Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was w kolejnym filmie z Assetto Corsy. No jest już jesień, robi zimno, ale promocje na NMA nadal gorące. Kodów promocyjnych już nie ma, teraz wystarczy, że jedynie wejdziesz w link z opisu tego filmu. Po wejściu na stronę ukaże ci się wachlarz możliwości gamingowych. Czy to Assetto Corsa, Ultimate Edition zwykła, czy to Forza Horizon 5 z dodatki, czy edycja Deluxe. Te tytuły oraz wiele więcej zobaczysz na neba.com. Pamiętaj o wejściu w linki, które masz w opisie. I dzisiejszy odcinek jest sponsorowany portfelem Michała, czyli osoby, z którą nagrywam. Michał jest moim moderatorem, ale also jest moim wspierającym. I nagrywam odcinek dlatego, że Michał po pierwsze chciał, a po drugie domagał się tego, gdyż wykupił sponsora naczelnego Driftera. Także przysługuje mu to nagranie zgodnie z wytycznymi, jakie mamy w moich sponsorach. Także zachęcam was do zakupu takich pakietów. A teraz na ekranie wyświetlają wam się moi pozostali sponsorzy. Dziękuję wam wszystkim serdecznie, że mnie wspieracie, że ze mną jesteście, bo dzięki wam na przykład teraz kupiłem Need for Speed Unbound, którego będziemy mieli na kanale, a nie jest to tania rzecz, dlatego przyczyniacie się do rozwoju kanału. A pamiętajcie, że na 50 tysięcy subów rozdaję wam Trustmaster T300 RS GT, także warto subskrybować, zostawcie już teraz, a szybciej będzie konkurs. Tymczasem, cześć Michał. Cześć Oskar, witam. Co będziemy robić dzisiaj, dlaczego tu stoimy? Musisz nauczyć mnie driftować. No, także dzisiaj będę robić za coacha, nie będę tu żadnych motywacyjnych przemów wydawać, czy coś tego rodzaju, ale spróbuję Michała nauczyć driftu. Chyba nie jest to ten typ osoby, że jest jak ściana i tego nie ruszysz, tylko raczej myślę, że da się coś z tym zrobić. Zaraz ktoś się odezwie, ale ty kim ty jesteś, żebyś ty kogo uczyć? No, coś nie coś potrafię. Także myślę, że jakkolwiek będę mógł przekazać chociaż skrawek mojej wiedzy Michałowi, no bo jednak te boki umiem sklejać, a tak naprawdę okaże się to w grudniu, o ile wezmę udział w DCGP, także trzymajcie kciuki, ja już za siebie trzymam, ale muszę je puścić, bo nie będę miał czym jechać. Dobra, ja zakładam kierownicę, swoje koło, gdyż jest to banalnie proste. No i jazda. Ja oczywiście gram na kamerze z dachu. O, proszę bardzo, to jest moja kamera. No i mamy Shifter TK Customs, także przy okazji możecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Dobra, homie na start. Na razie zobaczymy, jak ta trasa wygląda, bo no ja i ty ją widzieliśmy, ale w sumie widzowie chyba jej nie znają i jesteśmy na English Town. No jest to mapa competitive, czyli taka do zawodów generalnie, nie? Do klejenia par i tak dalej. No i w sumie to jest cel na dzisiejszy odcinek, nie? Jakieś pary pokleić z Michałem. No, żeby to jakoś wyglądało. No ej, może jedną się uda skleić, ty możesz prowadzić, ja będę cię później gonić. No a teraz widzowie sobie zobaczcie, jak to wygląda. Generalnie to jest taka ósemka, nie? Tylko troszeczkę bardziej przy ścianach sobie jedziemy. No i jedziemy dzisiaj autami z paczki WDTS, więc one mają po 300 koni mechanicznych, także nie będzie tutaj jakichś, wiecie, kokosów. Ale już sprawdzałem, da się przejechać tę trasę normalnie tymi samochodami, także problemu nie będzie. Mimo, że będziemy jechać wolniej, nie? No bo 900 koni versus 300 to jest różnica. Ale no, no i to tyle, nie? Taka ósemeczka. Także co, ty latałeś to i powiedz mi, czy cokolwiek już wiesz. Wiem, jak wygląda ta ósemka. Aha, a coś więcej? co więcej? Cały czas... Oj, przepraszam. Teraz przepraszam, bo nagrywamy, a wiecie, jakby było po nagraniu. Jeszcze by była moja wina, że tędy jechałem. Nie mogę się wkleić cały czas w pierwszą zonę. Później jakoś się tam idzie, ale ta pierwsza cały czas kończy na ścianie. Ta pierwsza, no dobra, a jak zaczynasz tutaj drift? Z ręcznego, z kopu sprzęgła, czy z rzuceniem wagą? Staram się zrzucić wagą i ze sprzęgła kopnąć. No to jest akurat dobre, w sensie mi też to pasuje i zawsze patrz, jedź za mną, to ci pokażę, jak ja tutaj drift zaczynam. Ja się rozpędzam tutaj do, nie wiem, tak powiedzmy, no 80. Rzucam wagą i cyk. I akurat tak, żeby powiedzmy rzucić się przed tą zoną wielką, nie? Którą tam miałeś. Bo później jak ja na przykład się rzucam tu, no to przy rzuceniu masą mam dość duży kąt skrętu,
przez co jak ląduję, teraz ja skręcę tu w lewo, jak ląduję tutaj przed tą ścianą, to przy wyjściu z tamtego zakrętu jestem mniej więcej w tym miejscu, nie? No bo czasami się wyląduje mniej więcej na środku tej ulicy, a jak wylądujesz bardziej po prawej stronie, no to już wtedy prościej ci jest się tu wkleić i nie uderzysz w ścianę, bo nie będziesz miał takiej, wiesz, takiej zmiany kierunku jazdy, powiedzmy. No, no przeważnie jak wychodzę z tego pierwszego zakrętu, to na drugi wpadam w jego połowie. No właśnie, ja też tak często miałem, ale mówię ci, spróbuj rzucić masą tak, żeby wylądować jak najbardziej prawej strony na tym, przed tym drugim zakrętem. Dawaj, spróbujemy, jedź ty pierwszy, a ja będę jechać za tobą. Tak, wiem, ja z lewej strony się prowadzi, ale chcę, żeby Michał pierwszy jechał, także go puszczam. No i rzucaj tu masą. O właśnie. Za słabą masą rzuciłeś, wiesz? Musisz naprawdę się zamachnąć mocno. Ale tu dobrze było. Dawaj, na początek, jeszcze raz. No to jeszcze raz, dawaj, na początek. Czyli mówisz, tak agresywnie muszę rzucić? Tak bardzo, no, rzuć tą masą. Taki slalom pojeść trochę. I teraz, max w lewo i w prawo. Za słabo dalej. Trochę za słabo, no. Ole kopci. No ja tutaj troszkę z gazu zrzucam. Ja tutaj troszkę z gazu zrzucam, żeby pojechać bardziej na wprost, nie? Żeby nie lecieć na całej szerokości tej trasy, tylko żeby się do tego clipping pointu zbliżyć bardziej. To patrz, ja teraz pojadę przed tobą i ci pokażę, jak ja się rzucam mniej więcej, dawaj. Mniej więcej tak, strzał ze sprzęgła, masa i dolatuję. O, i mniej więcej jestem bliżej prawej strony, dzięki czemu prości mi jest się dokleić już na całą długość tu trasy. No blisko ściany, tak to prawie było. Tu troszeczkę z gazu popuściłem, tu zostaję na swoim torze jazdy i uderzyłem w ścianę, za blisko byłem. No mi też nie zawsze to wychodzi, jak widać, no nikt nie jest idealny. No i tymi autami tu się prościej lata na mapie, nie? No bo tak naprawdę to ja powinienem tutaj latać na przykład autami z paczki DCGP, a one mają chyba 900 koni mechanicznych czy 1000. Także to jest różnica. No one mają kopanie złego. Naprawdę. Ten co na wstecznym jeździ. Sztuczka. Magic. Myślałem, że ta sztuczka, ale rączki mu tutaj. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Dobra, no to jeszcze raz, dawaj. Pomyśl, że jesteś gruby, nie? I jak tak siadasz na tramwaj, to kolana podnosisz i dupa siada. Nie no, to słabo narzucam jakoś, tak? No nie masz jeszcze tego wyczucia, bo ja na początku bałem się tutaj rzucić masą, żeby nie polecieć w ścianę, nie? Ale no trzeba mocno zamachnąć się. Aj, ej. Prawie było. No ja znowu ścianę uderzę, no. Za blisko. No ja tu mnie obraca tam na wyjściu. Za dużo gazu, wiesz? Albo zmniejsz kąt, albo odejmij gazu trochę. A nie, to ja do środka ósemki jeszcze nie dojechałem. Aha. Tam na wyjściu mnie obraca. Dobra, dawaj, teraz ty jedź pierwszy i spróbuj zarzucić tak, no dość fest, nie? Rozpędź się do tych 50-60 na godzinę. I zarzuć w lewo. Ale mi nie, dobrze, nie, jest okej. Tylko słuchaj, chodź no, jeszcze raz. Ja ci pokażę, co robisz źle, bo ja już widzę, co robisz źle. Dlaczego ty wpadasz ciągle w ścianę i jedziesz do przodu? Tak, jakbym odjeździł. No, płużenie to akurat jest ich domena. Patrz, bo ty jesteś mniej więcej jak jedziesz, nie? Tu masz takie niebieskie kreski, nie? Ja się zawsze na nie patrzę. I ty jesteś bardziej po tej stronie, więc jak ty zarzucisz stąd masą, no to automatycznie lądujesz na ścianie. A spróbuj troszeczkę się oddalić i być, powiedzmy, no nie wiem. Albo tak, na tej kresce, albo jeszcze trochę bardziej prawej. I robisz tak, jak sobie jedziesz i już się rzucasz, to w momencie rzucania masą sprzęgło w lewo, puszczasz gaz i niech kierownica sama cię obróci, o. Bo mi się tak najwygodniej tutaj wchodzi ten pierwszy zakręt. Rzucając nim po prostu. Nie wiem, czy tak się robi na zawodach, możecie napisać w komentarzach, czy tu na zawodach wjeżdża się na ręcznym, czy może na nożnym, no nie mam pojęcia. No mi się na przykład łatwo masą rzuca, nie? No, jestem trochę dalej, cyk w lewo, puszczam gaz i samemu lecę do prawej. Prawie. Tam dalej za blisko. Ale mówię, to jest w sumie dobre, wygodne, bo ja tylko dotykam gazu w momencie, kiedy rzucam się w lewo. Dotykam, mam gaz wciśnięty w podłogę, żeby się rozpędzić.
Oj, myślałem, że walnę w ścianę, to już od razu kontrowałem. Dotykam gazu, jak się rozpędzam, kopię sprzęgło i wtedy puszczam gaz. No tak, żeby swobodnie latać, to tak jak z napędem naprzód, nie? Jak puścisz gaz i nagle machniesz kierownicą w którąś stronę, to ci automatycznie dupa ucieka, jak jest ślisko, nie? Jeszcze raz, niebieska linia, rzucasz się w lewo, puszczasz gaz, on się przerzuca na prawo i w podłogę. Urodziło mnie na pierwszym zakręcie, niestety. O, czekaj, bo ty tu jedziesz. No, jadę. O, kiss the wall. Było kiss the wall. Dobra, to teraz ty jedź przede mną i zobaczymy, czy dasz radę się rzucić. Bo widzę, że ty strasznie ostrożnie do tego podchodzisz, a no te auta mają 300 koni tylko, nie? Ty musisz porządnie pieprznąć z masy, żeby to bokiem ci latało. Zamiast rzucać z masy, próbuję po prostu tam wlecieć. Kopnąć sprzęgło, coś zrobić. No, no ty spróbuj też i tak. A być to będzie. Ej, no było, nie, było dobrze, jest okej, możesz lecieć dalej, no. Za duży kąt miałeś tutaj. Pamiętaj, jakieś 60 na godzinę, tak abyś miał, to już bieg se dostosuj. Oj, za duży kąt, tak, i za wcześnie, i za duży kąt. Ja powiem ci, że ty mówisz 60, no. A przy 70 ja dopiero trójkę biję. Aha, no to nie, no to ja mam krótkie biegi. I ja trójkę sobie wbiłam wcześniej, mimo że mam niskie obroty, to jednak nadal... Ojeju. I daję radę latać. A, no jeszcze jakby ktoś się pytał, ja latam Nissanem S15, Silvium. A Michał lata tutaj tą Crestą, tak? Tak. I tu większy kąt by ci się przydał. Dawaj, jedź, 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 ja dohamowuję się także los. Widzę, nie, tu już wyszło zajebiście. Widzę, że już zapobiegawczo leciałeś z dala od ściany, żeby się nie obrócić. Nie, leciałem tak, żeby mnie nie wyprostowało. A, no to dobre i tyle, no ale przynajmniej w ścianę nie uderzyłeś. Bo jeżeli nie czujesz się pewnie, no to nie musisz tak blisko ściany się zbliżać. Możesz nawet na środku latać, abyś tylko przeleciał chociaż raz całe okrążenie, nie? Bo jak już przelecisz raz okrążenie, wiem ze swojego doświadczenia, to później jakoś lepiej będzie ci się latać. Mózg inaczej pracuje. Tam na tym ostatnim to ręcznym się narzuciłem. Możesz też nożnym, bo tu nie mamy ABS-u, więc jak dajesz nożnym, no to polecisz dalej, nie? Wydłużysz sobie drift. Mhm. No, dawaj, leć. To tu też możesz na ręcznym spróbować, nie? Wbić sobie tak wzdłuż ściany. O, no, 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 jest git, kąt zwiększ. No to też. Jakbyś tam zrobił większy kąt, to byłoby miodnie. No, to już za duży. A to jest to, że trzeba na samym początku linię złapać. Tak, no. Za pierwszą razem linię złapiesz, już nic nie zrobi. Spróbuj większym kątem wjechać tutaj, a jak tracisz władzę nad autem, to ręczny wciskaj. Może on cię uratuje. To jest gaz mi, sprzęgła zapomniałem. Ja mu gaz, on mi zgas. O, teraz ładnie. Ale i tak jest lepiej niż godzinę temu. Mówisz? No nie wiem, jak było godzinę temu. A ja za to zaliczyłem idealny przejazd. Zresztą tym autem to nie problem, nie? Wiesz, może łatwiej tobie byłoby nawet tędy jechać autami o mocy 800 koni, no ja nie wiem. Ale wzięliśmy tę paczkę dlatego, że WDTS-y są spoko właśnie do nauki, bo one zbyt dużo mocy nie mają i nimi się bardzo fajnie jeździ, bardzo płynnie, one nie szarpią aż tak. Więc jeżeli ciebie obkręca, no to znaczy, że albo zdałeś za duży kąt, albo za dużo gazu. No bo one jakiegoś gigantycznego kąta nie mają skrętu, nie? Bardziej taki uliczny bym powiedział. No, nie, dawaj, jedź. Bardziej operacja gazem siedzi, nie? Tak, bardziej operacja gazem, no. Za wolno. Ale dobrze było, bo zauważyłeś bardzo blisko prawej strony, nie? I to było spoko, bo mogłeś fajnie sobie tak wzdłuż ściany wlecieć na początku.
Cystorze, starasz się uczyć, widzisz swoje błędy, ale nie potrafisz ich poprawić. Tak, to jest to. Wiesz, bo głowa jej widzi, ale mięśnie nie są w stanie tego naprawić, tak. Nie? No to trzeba robić tak, żeby głowa to by miedziła. Ile ty już jeździsz w ten racingu? Ogólnie Assetto Corsa pierwsza raz odpaliłem już na tym kanale, bo dostałem ją od od Maśniutko. To był Michał chyba? Nie, Maciek. Nie. A, nie pamiętam. Pamiętam nick, ale nie wiem. Ale on mnie zabije, jak on obejrzy ten film. Daniel! Tak, to chyba był Daniel. Boże, sorry, nie pamiętam imienia, bo dawno z tobą nie rozmawiałem, gnoju jeden. Ale to był gdzieś 2019 rok, bo już miałem chyba jakieś pół roku, rok grę, kanał. No to powiedzmy w Assetto gram od 2019 roku z dość sporymi przerwami, czasami się zdarza, nie? Ale ogólnie pierwszą kierownicę taką poważną, czyli G27, to w 2010 dostałem. Tylko wiadomo, wtedy jako dzieciak w wieku 13 lat, w 2010 to w Test Drive Unlimited 1 grałem na G27. To 3 lata kontra moje... 2 dni. 3 dni łącznie. No, byłem blisko. Ja to i tak jest dobrze. Kupę czasu, kiedyś się jeździłem i kiedyś mi to lepiej szło. Kiedyś zastarzałem się. Widzisz, co praca robi z człowiekiem? No, to dużo aut mi się przez ręce przewija. Oj, trawnik. Praca nie wykańcza człowieka, tymczasem Michał 23 już siwy. Nie, rudy. Broda dobrze, że nie łysy, nie? Bo łysy to też niedobrze, bo łysy mógł być kiedyś rudy. Poczekajmy. Dobra, powiedz mi tak finalnie, czy chociaż jednej rzeczy się nauczyłeś w tym odcinku, bo no trochę coś ci tam pokazałem, więc pytanie, czy coś dało ci to, czy wiesz jak coś robić, może i będziesz robił inaczej, albo pomogło ci coś? Na pewno będę używał mniej gazu, nie zero-jedynkowo. No to na pewno, bo raczej w drifcie rzadko co, przy tym bardziej w mocniejszych autach, nie wciskasz gazu do oporu, tylko bardziej powiedzmy takie pół, trzy czwarte, nie? W zależności od zakrętu. I przykładki. Bardziej. No to fakt, bo ty machasz strasznie tym autem, nie? Jak robisz tak. Przykładkę z lewej na prawą, to gwu! Dokładnie. I nie mogę wyłapać momentu, w którym pomóc kierownicy, a kiedy ją zatrzymać. Ale to już powoli idzie do przodu, to mi lepiej wychodzi cały czas. No najważniejsze są płynne ruchy, nie? Żeby mieć kontrolę nad samochodem, bo jak zaczniesz szarpać, no on ci się zaczyna wyrywać, no to wtedy już nic nie zrobisz, nie? Tylko właśnie, nie wiem czy to kwestia kierownicy, czy mnie. Mam w takiej szybszej przykładce, bo mam wrażenie, że kierownicy nie nadąży. Nie, wiesz co? I tak i nie, bo ja mając wcześniej G27 byłem w stanie driftować sobie w Assetto Corsie, ale musiałem jej pomagać, nie? Więc może i puszczałem kierownicę na przykład przy przekładkach, ale jeżeli próbowałem zrobić coś szybciej, no to ja sam jeszcze, wiesz, ją napędzałem tak troszeczkę. No teraz już nie muszę, bo mam 15 Nm, więc ona robi dużo rzeczy za mnie i nie powiem, nawet łatwiej mi, także to akurat wam widzowie potwierdzam, mając Direct Drive'a, łatwiej się driftuje, bardziej tak przyjemnie, nie? Dobra, no to co? Myślę, że dzisiejszy odcinek mogę nazwać w sumie nawet udanym, bo Michał coś tam podłapał i widzę, że już troszeczkę więcej tych zakrętów zaczął robić. No mam nadzieję, że nie ostatni raz się tutaj widzimy, że jeszcze coś będziemy sobie opalać. Dajcie znać widzowie, czy wam się podobało, jeżeli tak, no to napiszcie oczywiście w komentarzu, ale i dajcie łapkę w górę. Bo nie dość, że łapki w górę pozycjonują ten film wyżej, no to jeszcze ja będę wiedział, że taki format filmów wam się podoba. Ja kuczę po prostu swoją chociażby ekipę SDP, bo Michał jest moim moderatorem. Jeździ w Assetto, bo oni wyrażają chęć. Wcześniej był komornik, teraz jest Michał. No to możecie też dać znać, kto następny. Ania? Kupson? Nie wiem, zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. No i cześć! Cześć, na razie.